Cześć, witajcie. O kurde, głupoty jak zawsze u mnie na kanale, ale nie o to chodzi. Jak wiecie, mam orkestrika, którego zbudowałem sam. I powiem wam szczerze, że super świetny, ale czasami do gier typu Street Fighter na przykład jest trochę problem. Z tego względu, że na przykład gra Street Fighter, przypuśćmy, ma 6 przycisków tak samo jak tutaj jest, ale są te przyciski w rzędzie. Tutaj są te przyciski tak jak są. I przypuśćmy, że jeżeli gramy w Street Fightera, to na przykład tak. Mamy, przypuśćmy, raz, dwa, trzy, te trzy przyciski jako ręce, a te trzy przyciski jako nogi. W ferworze po prostu gry czasami się na przykład naciska noga, noga i tutaj myśli się, wydaje się, że jest na przykład noga, to jest ręka, tak? Także te przyciski są tak jakby no nie za bardzo dobrze ułożone do niektórych bijatyk. Tak samo na przykład jeżeli chodzi o, przypuśćmy, niektóre gry z Neo Geo, one mają cztery przyciski, więc tak samo, albo cztery na około, albo cztery tak, no tak trochę, tak mówię, jak się gra po prostu, to się tutaj wiecie o co chodzi. Ciężko to czasami ogarnąć, więc już dawno, dawno temu stwierdziłem, że sobie kupię, znaczy kupię, że sobie zrobię po prostu drugiego arcade sticka. No i tak zwlekałem, zwlekałem, zwlekałem i się natrafiła okazja. Troszkę tutaj syfu będzie, ale to nic nie szkodzi. Generalnie może powiem tak, zaczniemy od ceny. Udało się jak zwykle wylicytować praktycznie za bezcen. Kosztowało mnie to mniej niż oryginalna. Jakbyście sobie wpisali na AliExpress obudowa Arcade Stick, to ona kosztuje około 23 euro. Ja zapłaciłem za to 20 euro. Zależało mi tylko na obudowie, bo mówię, wszystko sobie. Wszystkie gałki, przyciski sobie kupię samemu. I proszę bardzo, coś takiego. Tutaj gościu napisał, że jest uszkodzony guzik. Zaraz, ten guzik jest wciśnięty z playera 2, także nie ma problemu. Rozbierzemy, że tak powiem. Zobaczymy, co tam się stało. I tak jak mówiłem tutaj odnośnie na przykład Street Fightera, że tutaj są przyciski właśnie 3 i 3, tak? Na tym mi zależało, ewentualnie 4 koło siebie, bliżej to jest, tak? Mam tutaj układ do Street Fightera, do reszty arcade'ówek. Jeżeli gałki będą kulawe, to sobie zamienię na Sanwę wszystkie przyciski. Co się okazało, że w środku jest najprawdopodobniej Pandora. Gościu tego napisał, że jest, że nie ma jak sprawdzić, że jest niby uszkodzony. Napisał tylko o tym przycisku jednym, który tam jest. Proszę bardzo. Tutaj jest pasek LED. Ja ten pasek LED albo po prostu odłączę, żeby on mi nie świecił. Zobaczymy, jak on mocno po prostu świeci, tak? Ja generalnie takich rzeczy nie przepadam za takimi rzeczami, żeby mi tam coś świeciło. Także w zestawie mamy tutaj Pandorkę. Nie wiem, jaka to jest Pandora. Tutaj jest jakaś karta. To jest jakaś karta microSD. Ale będę trzeba to zobaczyć, bo to wygląda na to, jakby się to gniazdo było zepsute. Zobaczymy. Nawet nie widzę, ile tam tego jest pamięci. Także nie wiem, jaka to Pandora. Nie wiem, czy to działa. Będziemy to po prostu sprawdzać, testować i tyle. Dam wam znać, czy to działa, czy nie. Ewentualnie, jeżeli ta Pandora zadziała, to jakiegoś live'a z tego zrobimy testowego. No i tyle. Ja się zabieram za czyszczenie tego wszystkiego i dowiecie się więcej w następnych materiałach. Także trzymajcie się. Cześć.